witam was wszystkich spod Samiuszki Tater Panocki. Tak jest, udało się dojechać do Zakopanego. Benek daje radę. Jest piekielnie fajną maszyną, jak się okazuje. Nie bez wad, wbrew pozorom. Ale ma... Niewiele mu brakuje do ideału, powiem wam szczerze. Tak, dziś koniec mojej przygody z Benelli Terka. Miałem go tydzień czasu, zrobiłem 1500 km, z czego 3 dni przyjechałem w trasie, co mogliście zresztą zobaczyć na Instagramie i na Facebooku. 1500 km i sposobność do przetestowania tego motocykla naprawdę na najlepiej jak tylko potrafiłem, bo nie przyznam szczerze, też nie miałem się do przesiadki kolejnej motocykla, znaczy zmiany do kolejnej motocykla i Benelli już od jakiegoś czasu, że powiem, intrygował mnie. Niestety no, nie był dostępny na polskim rynku. Myślałem, że Romet, wchodząc w współpracę z Speedwayem, podejmie decyzję o wprowadzaniu także i Benelliego na polski rynek. Tak się nie stało. Na chwilę obecną markę Keyway przejął Motorland Warszawa. I oni też podjęli rękawice, by wprowadzać Benelli. Stąd też ten motocykl właśnie w moich rękach na dzień dzisiejszy. Jest to jedyna sztuka, więc póki co nie możecie jej kupić, ale mam nadzieję, że ten film przyczyni się do jego popularności i do tego, że faktycznie w 2018 roku on będzie. Znaczy być na pewno będzie w 2018 roku, bo nie widzę innej opcji. W takich pieniądzach taka maszyna to... Jest rewelacyjna propozycja. Dlaczego taka rewelacyjna? Otóż co, no, chyba nie jest to dziwne, no, bo maszyna się sprawdziła w moim teście, w mojej trasie. Zresztą o to nie miałem żadnych obaw. No, fabrycznie nowy motocykl, co tu może się zepsuć? To jest właśnie, to jest najlepsze w tym wszystkim. Dodatkowo taka maszyna kosztuje 22,5 tysiąca złotych. Co to jest na motocykl tak wyglądający? Zresztą spójrzcie na niego. Ten przód, te lampy. Nie kojarzy wam się to z Multistradą? Tylko, że Multistrada kosztuje, zdaje się, od 80 tysięcy w górę, tak? Ma oczywiście pełno elektroniki wszelkiego rodzaju, kontrolę trakcji, kontrolę przychyłu i tak dalej, ale powiem wam szczerze, to jest wam na tyle dużo potrzebne. Tak na dobrą sprawę, używając motocykla czysto rekreacyjnie i raczej dla przyjemności, fajnie jest mieć motocykl, który jest prosty, który nie ma tylu tych wspomagaczy elektronicznych, gdzie czujecie tylko i wyłącznie maszynę. A
w tej kwestii Benelli właśnie idealnie się sprawdza. To, co mi najbardziej pasuje w tej maszynie, to właśnie zawieszenie. Przód upside down, z tyłu pojedynczy amor. Bardzo fajnie zestopniowane, bo jest strasznie wygodny. Na dziurach, wszelkich dołach, długich łukach, gdzie pojawią się jakieś nierówności, zawsze czujecie tą maszynę bardzo ładnie. I no, ja nigdy nie byłem w takiej podbramkowej sytuacji, że gdzieś tam wypadłem. Raz na Słowacji, gdzie było troszkę mokrego asfaltu, faktycznie tam przednie koło lekko mi uciekło, ale to było bardzo łatwe do wyczucia i do opanowania. Kolejna rzecz, silnik. Nie ma jakiegoś takiego jakby to powiedzieć pierdyknięcia, prawda, na którymkolwiek biegu. On nie jest jakiś taki mega narowisty i ostry. Raczej bardzo liniowo i równiutko oddaje tą swoją moc. Nie wszystkim to będzie pasowało, natomiast to weźcie pod uwagę, że to jest motocykl na kategorię A2, więc też wsiadają na to początkujący i oni będą wręcz powinni być wdzięczni za takie rozwiązanie, bo w takim długim winklu dodanie naprawdę ostro gazu, tam jak ręka wam się odsunie, tak za dużo gazu, to jest poślizg i gleba, więc no tutaj ta charakterystyka pracy silnika jest naprawdę taka przyjemna dla początkującego użytkownika. Tu zresztą jest kilka takich jeszcze bajerów początkujących, jak chociażby wskaźnik biegu, tak? To też pomaga przy doborze odpowiedniego przełożenia, żeby się zorientować, na którym jesteśmy przełożeniu. Co przy tym silniku wcale nie jest takie oczywiste, bo on jest bardzo elastyczny. W związku z tym ja tak na dobrą sprawę jeżdżąc, przejeżdżając przez miasto, bo oni są Warszawy, w takim dość sporym ruchu, tak na dobrą sprawę miałem cały czas zapiętą piątkę i od 60 tam do 100 na godzinę nie było problemu ze zmianą biegów. Ja zapominałem w ogóle o używaniu lewej nogi. Tak więc no tutaj jest fajnie. Co jeszcze o silniku można powiedzieć? 47,5 konia. No to właśnie to jest ta moc, która pozwala mu spełnić normę prawa jazdy kategorii A2. Co oczywiste, na wtrysku, wtrysk firmy Bosch, bez większych problemów tutaj z nim. Prędkość autostradowa, czyli te 140 km na godzinę, to jest jakieś nieco ponad 7000 obrotów na szóstce. 120 schodzimy do niecałych 6000 obrotów. I powiem wam szczerze, to jest bardzo, bardzo przyjemna prędkość dla tego motocykla. Także patrząc pod kątem spalania. Ten silnik jest mega oszczędny na paliwo, bo spali wam te 4 litry na 100. No, ja tutaj mi najniżej udało się zejść do 4,1, ale to jest, mówię, to takiej dynamicznej jeździe po górach, więc wydaje mi się, że ten wynik jest naprawdę i tak bardzo dobry. Tak więc 4,1 litra, normalnie 4,6, jeśli dochodzimy do tych prędkości około 40 na godzinę. Taki nieprzyjemny moment to jest mniej więcej jak idziemy na szóstce, tą 100, między 100 a 110 na godzinę. To wtedy takie pierwsze moje wrażenie z pracy tego silnika było, że jakby on chciał, jakby już nie chciał dalej się rozpędzać, prawda? Bo takie dziwne wibracje się pojawiały, ale powyżej tej prędkości już nic nie było czuć. Nie było też słychać, bo tak naprawdę wydech jest dość cichy i opory powietrza zdecydowanie przewyższają dźwięk tego wydechu. To jest dużym plusem przy takich długich wyjazdach. Nie męczymy słuchu, tak, ryczeniem wydechu. To jest bardzo pozytywna opcja. W mieście trochę gorzej, bo go wtedy nie słychać. Natomiast w trasie rewelacyjna sprawa, tutaj na pewno nie połaszczyłbym się o zmianę tego dźwięku. Chociaż ogólnie trzeba się do niego przyzwyczaić, kto to lubi. Czterocylindrówki brzmią dużo fajniej, natomiast ten też nie najgorzej. Zresztą posłuchajcie. Najistotniejsza rzecz dla mnie, to mówię, to jak ten motocykl
zwłaszcza przy wyprawie właśnie w nagórskie serpentyny, to jak ten motocykl się trzyma drogi. I tu nie mam absolutnie żadnych przeciwwskazań. Opony Pirelli, już nawet nie wiem jaki model, nie interesuje mnie to, trzymają idealnie, nawet w takich warunkach jak teraz, gdzie jest mokro na drodze. Tak więc opony na plus, zawieszenie świetne, jest miękko zestrojone, bardzo miękko zestrojone, ale bez przesady, bo ten sposób tłumienia jest na tyle ustawiony agresywnie, że jazda taka szybsza też jest możliwa bez większego problemu i ten motocykl nigdy mi nie pływał w trakcie jazdy przy długich zakrętach czy coś, tak jak miałem to często na przykład w ADV-ce. Przy dużych prędkościach bardzo stabilnie się trzyma. Myślę, że przy drugiej osobie by się przydało sztywnić trochę tylny amor. Jest taka opcja na szczęście. Natomiast faktycznie przydałoby się trochę go usztywnić. Nie jest źle, ale wydaje mi się, że mogłoby być sztywniej. No i teraz szerokość gmoli powoduje, że nie jestem w stanie się przycisnąć tutaj między tymi samochodami. Zwłaszcza jak mi ktoś zostawi za mało miejsca, a ludzie niezbyt chętnie chcą się rozjeżdżać na boki. Może teraz przeatakuję i się uda. Udało się. A, no i jeszcze do silnika wracając. Sorry, że nie pamiętam imienia, ale ktoś mnie spytał o kwestię tego, jak ten motocykl się sprawuje pod moją wagą. Czyli tam nieco ponad 100 kg. Czy on odczuwa w jakikolwiek sposób tą wagę? Nie, nie odczuwa. Zobaczcie zresztą, jak to chodziło po górach. Pod moją wagą, no bo tylko 500. Zobaczcie, czwarty bieg, 40 na godzinę, jest nachylenie, nie wiem ile procent, ale jadę pod górkę. Gazu. Powiem tak, ten motocykl nie czuje mnie, mojej wagi. Zbiera się bardzo ładnie. Na 500, jak na 500, naprawdę bardzo przyzwoicie. To jest tylko 500, więc nie ma co się spodziewać jakichś rewelacji od niej, tak? Że to będzie stawało na gumę jeszcze czy coś, bo ciężko byłoby go podnieść. Czy to z gazu, czy nawet ze strzału, ze sprzęgła, wydaje mi się. Niemniej jednak samo przyspieszanie jest dość przyzwoite. I tutaj nie mam najmniejszych zażaleń co do tego. Jadąc pasażerem trzeba już trochę nawachlować się dźwignią zmiany biegów. Wtedy już ta masa faktycznie jest odczuwalna i trzeba to wziąć na poprawkę. Natomiast dalej silnik ma na tyle dużo mocy, żeby spokojnie przyspieszyć i wyprzedzić. Układ hamulcowy bardzo poprawny. Do takiej mocy silnika na pewno wystarczy. Ktoś tam mi wspomniał właśnie że o jakiejś gumowatości, że inni testujący się na to skarżyli. Czy tak jest? Powiem tak, moim zdaniem skok manewki jest dość długi, klamka jest długa, ten skok tutaj jest długi i zanim on załapie trzeba mocno wcisnąć, znaczy długą drogę przebyć, żeby wcisnąć ten hamulec. Dodatkowo siada nam amortyzator, który jest dość miękki i to powoduje może takie odczucie. Kolejna rzecz, ta regulacja. Ja na jedynce jest najdalej oddalona, natomiast trzymając klamkę nie jestem w stanie zahamować dobrze dwoma palcami, bo przyciskam sobie pozostałe dwa palce. I ten skok jakby był mniejszy, myślę, że odczucie byłoby lepsze. Nie wiem, czy to jest kwestia pompy ABS-u, czy zapowietrzenia układu, czy nie jest dobrze odpowietrzony, czy coś, nie mam pojęcia. Ale skoro się powtarzało, to chyba po prostu ten model tak ma. Tylny hamulec też bardzo poprawnie, chociaż zblokować go jest nie sposób, jeśli chodzi o włączony ABS. Natomiast jeśli wyłączycie ABS, no to blokowanie koła tylnego to jest czysta formalność. A, no i właśnie, ABS można wyłączyć. To też jest istotne.
Słuchajcie, no i tyle chyba, co chciałem powiedzieć na temat tego motocykla. Jeśli o czymś zapomniałem, a chcielibyście coś wiedzieć, śmiało pytajcie w komentarzach, piszcie na Facebooku, jak tam wam wygodniej. Chętnie odpowiem na pytania. No. Kurde, szkoda mi jest rozstawać się z tą maszynką. No, fajnie się spisywał, fajnie się tym jeździ, ładnie wygląda. I kurde, w przyszłym roku chcę zmienić motocykl. Przypomnę wam szczerze, Benelli chyba jest na chwilę obecną numer jeden do ogarnięcia. Głównie ze względu na to, że pomijam cenę, ale w tych takich pieniądzach nie znajdę motocykla tak świeżego, a właściwie tutaj nowego, tak? Będę miał do wyboru tylko używki, a też generalnie ja skupiam się na motocyklach raczej typu Adventure, gdzieś w dual sportach jakiś. Chodzi mi po głowie Tenera, ale kurde no. Chyba jednak się z Tenerą przeproszę i pójdę w zakup Benka. No i więc, jeśli wam się podobało, proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, po więcej takich filmów. Za chwilę będzie kolejne nagranie z kolejną maszyną, którą dzisiaj prawdopodobnie dostanę. I cóż jeszcze, dzięki za oglądanie, jak życzę. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć! O kurwa mać. Jakbyś mógł, to będę bezięczny, bo... Nie, chyba muszę rosnąć w dźwięk. Dzięki wielkie. Nie, ochapałem trochę? Nie, dobrze. Poradzę sobie. Dzięki.